Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Skowron 5. Raz jeszcze zapraszam do kolejnego odcinka Tłumacz Crowd Control. Jest dzisiaj ze mną raz jeszcze Don Mohero. No cześć. Oraz Kira. Czemu ja zawsze ostatni? Cześć. Następnym razem będziesz drugi. Polemizuję. Następnego razu nie będzie. Dobra, tak więc co oni mają? Mają tą Nidalkę Riven i Heimera, nie wiadomo w co oni będą szli, więc ja sobie wezmę flaskę. Oni będą szli na całość. Co? Dobra, ja idę tutaj, a Moher Dobrze, idź na botełkę. Ja mam 37%. Dobra, ping 60. Jestem! Możesz mi pulnąć leciutko. Spok! Już ja ci tak pulnę, że hej. Pulę ci puszczę i będzie hej. No, Moher, fajny build. Patrz jak skacze. Jaki ten, jaki jest zwinny. Po jaki zobacz, szybki. Ty zobacz na Mohera, nie Mohera. No co on tam ma? No ma co, ma tego Blade'a, żeby hajsy od razu na początku zbierać. No i będzie zaraz czekać pogodę. Jak kiedy to się pojawia, no? Okej, okay, thank you. Get out. Thank. Okej. Okay. Minion! O, okej, okay, expy chociaż wpadły. Cię co? Aha, nie robią counter. Okej, okay, oni są tutaj. No to dobra. Okej. Dawajcie. Mamy lubę, dawaj. Mamy lubę, dawaj. Okej, okay, tu jest Zida. Udłoś, maciuro. Okej, okay, mam nadzieję, że oni są po prostu słabi. Maleńki. Chociaż z drugiej strony grać ze słabymi ciągle to tak... też średnio. Właśnie, cicho i tam. Aha, to fajny ten. First blood? Nie, no first blooda nie ma. Ty! Ty masz problem! Jezu, czemu ja heala użyłem? Nie, uciekam. Yasuo! Tornadem ich! Skoczy! Kurczę, beznadziejnie mi to wyszło w ogóle. Ja tam heala użyłem w jakimś takim zerowym momencie. Chciałem slalona zjebnąć i no... Ech, beznadziejnie poszło. Dobra, biorę altarkę. Nie wiem czemu myślałem, że ja cię tym healem jakoś uratuję, a ty w ogóle byłeś poza zasięgiem. I chyba w ogóle się wyleczyłem, jak ty już byłeś martwy i nie wiem o co mi chodziło. Wilki ją zajebały. Dobra, damy radę, wygramy to, ludzie. Wierzymy w siebie. Dobra, Nidalka jest full AP, ten... No, Heimer to inaczej nie pójdzie. Czyli generalnie możemy sobie pozwolić na Magic Resy. Dobra, Andrzeju. Kaj, ty to wymyśliłeś. A tak wiesz, no to sucz. Warwick ma fajne... O Jezu, te las hity moje. Jakie okropne, okej. Okay. Przyszła jakaś Riven z drugim levelem. A, nic jej nie zrobiłem. Szona mi też za dużo, nie? Ale... nadal. Ta tarcza jej jest taka przesrana. Jak ona mnie zjechała w ogóle, cholera. Zaraz może chcieć się wbić we mnie. Okej. Okay.
Się boję, że ona w ciebie ciągle pije, nie? No, ona tutaj się kręci, jeszcze do tego dzida doszła. Patrz, idą na dół na altarkę naszą. Jest słabo. Nie wiem, czy im to przerwiemy. Żegnam. Dobra. Ja słucham, masz za mało HP. Ty, zewnętrz. Okej. Okay. Kurwa. Śmieszny flash. Aż jeszcze trafiła. No, skoczy? Nie, cofaj. Zbieram altarkę. Nie mam tego smite'a, wiesz? Chciałem cofnąć przed chwilą. Oni jednak coś grają. Coś tam grają. Mają ofensywne czempiony bardzo, nie? Heyman Ginger może postawić się tymi wszystkimi wieżyczkami. No, ten Heyman tymi wieżami to będzie po prostu rozwalał system. Brak czerwony spiele. Mamy wszystkie czempiony, które biją z bliska, więc też nie jest fajnie. Ale to później jak będziemy się do nich przyssawać na ultach, to powinniśmy ten, przejąć jakoś tą inicjatywę. Tak. Wiesz co, ogółem to zobacz, ja przypuśćmy używam ulta na jednego z czerwonym smite'em, no dobra, złożę go. A ty z Yasuo, wiesz, na tych dwóch obsługę. Mhm. Dobra. Uważaj. Jak z tą Riven? What the fuck, czemu? Uniknęła. Dawaj ją, szmatę. Dawaj ją. Autoataki. Kurde. Damn it. Uciekaj. Ło. Do szóstego, chłopaki. No, do szóstego będziemy niedługo ich hultować, tak, że się obsrają. Ja tego Heimera mogę zadupcyć, nie? Tylko wystarczy, że się do niego przysewane tą tarczę i jego te wieżyczki to sobie mogą mnie bić. No, widać. No dobra, nie wiem. Z krzaków mi wyskakuje taka niedalka, no to sorry. Dawaj, kur tylko. Nie, cofnij, jest to zbyt ryzykowne, jest więcej. Kurde, mamy z tymi altarami taki problem teraz. Ale przejmiemy, dobra. Będą tu szli? Nie idą. Kurczę, gdybym teraz miał ulta, to bym się do tych krzaków wpieprzył. Okej, to był zły pomysł. Dobra, idę B. Uważaj, żebyś nie zginął tym Yasuo, bo on jest jednak papierową postacią. Jeszcze mi jesteś, cholera Yasuo. Heimer będzie bolał. No. Jeśli nie podstawię przed nim tarczy. No właśnie ta tarcza, nie? Może zrobić wszystko praktycznie, jeżeli dobrze będzie postawiona. Patrz jak on myśli, nie? Wszystko zaplanowane. Nie, wszystko jest kurczę calculated. To nie... To nawet ten first blood był, wiesz, obliczony. To specjalnie im daliśmy na początku killa, później jeszcze jednego, żeby myśleli, że jesteśmy słabi. No wiesz. Po prostu się... Jak to przegramy, to będziesz parką. Potem będziemy ci mówili, wykrakałeś. Patrzcie, kto do mnie idzie, na ulcie już jest. No jejku, dobra, nie ma sensu, po prostu ona... No jest szybka. Dawaj, do szóstego, będę mieć wszystkie teraz potem. Przemijam. Ja jeszcze nie wiem ile, jeszcze 60 ekstra, to nie wiem ile. Masz swoje miniony. To wiesz, nie da tam gdzieś. O! Hello! Wy nie macie szóstych leveli, więc... No dobra. Wykorzystali, cholera to. Dobrze. Ta tarcza początkowa jest przy stronę, Uriga, ty. Nie! Nie chciałem! Nie chciałem, naprawdę nie chciałem! Mohair! Mohair!
Moher! Nie! 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 Pierwszy nasz kill! Jaka masakryczna gra! Ludzie. Dobra, co mnie najbardziej zabolało? Ja wiedziałem, że to nie będzie dobre, jak wszyscy będą z bliska. Oj, tam damy radę, spokojnie. Dopiero teraz mamy ulty. Dopiero teraz zobaczymy, czy to będzie dobre, czy złe. Okej. Okay. Ładnie tam. 3 kile masz w ogóle, nie? To jako jedyny coś zabijasz. Szkoda tylko, że twoją serię zakończył. Z tobą na więcej ci chodzę. W ogóle mam do ofensywnych ząb na Shora. Będzie kresy. Szkoda, że nie zmienili tego wyglądu. Ten 3x3, nie? No. Sion tak już był zmieniany, nie? Kiedyś. No dawno. Ale jeszcze pamiętam wygląd tego starego 3x3. Jeszcze red buff był na środku gdzieś, u góry był smok i dwa inne buffy, biały i zielony. Chyba. Okej, tam ta Rivenka się kręci. Jeżeli jest sama... To dajesz ulta i... 30 sekund. Nie. No i ja pierdzielę, 25 sekund. Ja mam 25 też. I ten idzie do nas, Heimi. Patrzcie. Trzeba ją szybko zabić, zanim cokolwiek zrobi. Nie mam ulta. Nie mam ulta. Ja też 10, 7, 6, 5. 3, 2. Jak będziesz miał... Możemy się w Heimiego spróbować, o ile on tam nie zultuje jakoś, nie wiadomo jak. Ty pierwszy. Dawaj. Dobra, on postawił tę wieżę jednak, cholera. Myślałem, że nie zdążył postawić wieży, wiesz, ja tak wyczekałem, żeby na CS-ku, na full CS-ku go zjechać. Ale zabrakło trochę takiego damage'u jeszcze. Dobra, będzie presja, więc... Dobra. Armor tak średnio, kurczę, ten będzie kresy bardziej. Chociaż ta Riven też boli. Nie wiem co składać. Sunfire Cap może. Bo to daje i HP. Jak nie wiadomo, czy składać armory, czy będzie kresy, składaj HP. Prost. Orzeź powiedział, mądrość. No, to zależy z jakimi postaciami i zależy z jakimi się jeszcze walczy, nie? Bo na przykład jak się walczy przeciwko takiej Wayne, no to HP tak nie za bardzo. Wiesz co, fajny jest mieczyk za 2620. Yasuo, uciekaj! No ja to włożę. Uciekaj! Nie mamy damage'u! No. No to tak, bo wy przecież kurwa ultów nie macie. Przepraszam, rzucacie wszystkie ulty jedną osobę. Okej. No my niedawno te ulty poużywaliśmy. No nie wiem, no jak my będziemy kurde wygrali w ten sposób, że ja zostaję z ultem, wy nie macie w ogóle ulta, no to nie ganiają nas po tej zombie. Pierwsze to masz dużo krótszy cooldown na ulta, więc to też... Musisz patrzeć, czy mamy zielone kropki, nie zapominaj o tym. Oh Jesus. Ja mam już 0-4, ja nic nie robię, no. Ja nie mam nawet damage'a. Żeby... Ale ten, twoje ulti przedłuża minimalnie CC. Czy specjalnie w to wszedł, czy co? Nie widziałem. Spokojnie. Okej, czy tutaj jest ktoś? Jest. Dobra, weź tę farmę. Ja może nie masz killi, ale... Mohery specjalnie. Będziesz miał te... Uważaj, bo ona może ulta mieć. Dobra. No i to jest właśnie to. Oni się wszyscy we mnie wpierdalają, aby sobie wygrać. No zabij! Dobra. No to już chyba nie złapiemy. Cofnij. Okej.
No niech skoczy na mnie tylko. Nie, nie jest głupio. Za ile ultimate macie? No już many nie ma. Dobra, cofaj. Spróbuj wziąć altarkę. Cofaj, 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 bo jak ona w ciebie wskoczy teraz. Ty weź naszą alterę. O, kurde. Jen, nie, czemu on się cofnął? Co się stało? Gdzie kliknąłem? Kurczę, szkoda, że w idealnym momencie nam przerwała ten, przerywanie altarki. Stamtąd. A jednak nie. Dobra. Nie, no ten WW to jednak coś robi. No, dzięki. Ogólnie chodzi o postać. No, mówię. No. Myślałem, że bo to twoje no dzięki tak zabrzmiało, jakbym wiesz, to jakoś ironicznie powiedział czy coś. Nie, nie. Że ty coś robisz. Ja mówię, że zły pik, nie? Że będzie zły pik. Dobry je. No. Plus tym czerwonym smajtem. Jeżeli przejmujemy to we dwóch, to się przejmuje szybciej? Nie. No nawet nie wiem. Nawet nie ma asysty obok tego. Mają za dużą kontrolę naszej dżungli, nie? Cofnij, 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 nie mamy ultów. Ja nie mam ulta. Nie mam ulta. Ty jak będziesz mógł zultować, to zultuj, Moher. Ach, kurde, dobra, jednak nie. Jednak nie. Chociaż za 5 sekund mam ulta, więc jakbym trafił tego. Nie wiem. Tam jest tani dalej, więc się nie opłaca. Cofnij, cofnij, cofnij! Nie, nie, nie zabijemy tu nic. Kurde, nie w tym momencie. Ja pierdolę, wszystko trafiło mnie. I dzida, i ta rakiety, i ten, i ulti... Nie. Z jakiegoś powodu ulti tej to mnie nie sięgnęło. Ta dzida mnie zabiła. I to jest właśnie to. Warwick użył ulta, zaraz ty użyłeś ulta, ja nadal mam ulta i zaraz znowu nie będziemy mieli żadnego ulta na teamfight. Zajebiście. Spokojnie. Tak, spokojnie. To już jest przegrany, ci mówię. Jeszcze nie wiadomo. Możemy jeszcze tutaj ich... Jakoś za półtorej minuty ich możemy złożyć. Półtora minuty. Tak. Za półtorej minuty. Jeju. Ale oni nas tutaj... Jak oni tu czekają, zamiast jakiegoś zrobić, nie wiem, coś pożytecznego. Z pająka. Fajne kombo, wiesz? Kurde, gdybym miał teraz ulta. To no. Tak bardzo by się ich zjechało. Ale nie wiedzą, że nie masz ulta. Słucham? Nie daj się trafić tej dzidzie. Już mam ulta, coś? To można. No ja jeszcze tego. 50 sekund. Nie, no te towery tam po prostu nas zniszczą. Nie się to. Ale zobaczcie tu, to jest plus na topie. No dobra, coś się dzieje. 30 sekund. I oni tu dalej stoją zamiast dyfować na topie, no i... Moher. Kurwa, nie traciłem z tego Q. 15 sekund. Cofnij, cofnij, idź B. Wychilaj to i za 10 sekund ultuję. Cokolwiek, nawet jakbym miał trafić tylko jednego, to ultuję. Chociaż kurczę, ta wieża. Pamiętaj, że jak zultuję, to WW ten odczeka jest trochę ze swoim ultem. Mhm. Żeby jak najdłużej w CC-ku trzymać. A Yasuo też jakoś się na ostatnią chwilę postaraj się zultować. Jesteś? No jestem, mogę coś zultować, tylko nie wiem co. Dobra! Fajnie, że on kurwa użył Zoni, nas rozpierdolili jak się chcieli. No, prawda. Miałem nadzieję właśnie, że go zjedziemy zanim użyje Zoni, ale no niestety 100 HP mu zostało i... Stało się tak jak myślałem. Tak jak się obawiałem. Ale było nieźle mimo wszystko. Tylko ta jego wieża, cholera.
Tak, jestem zdziwiony, że w ogóle, że wszystkich trzech trafiłem. Byłem pewny, że trafię tylko Heimiego. Jak zobaczyłem, jak ten, jak Mohe trafiłeś tym tornadem, no to właśnie tą osobę chciałem zultować, żeby jak najdłużej w tym CC-ku stała. Ale strasznie nas dominują. Teraz pewnie będą chcieli zrobić tego pająka. Właśnie ja teraz idę. Teraz poczekamy raz jeszcze na wszystkie swoje ulty i idziemy we trójkę. I można by spróbować altarę. Patrzcie na tego. No... Tylko zabij tą farmę, żeby nie jesteśmy. No nie wiem, czy powinniśmy tego pająka robić. Mogą nam to przerwać. Z łatwością. Dobra, my ustajmy z prawej, żeby nas ten pająk nie trafiał. Moher, niech ten. Tankuje ma lifesteal. Dobra. Pół minuty. Heimer, po prostu Heimer. Nic więcej. No ten Heimer nas z tego ulta zabił, nie? No. No i ta Riven też w sumie na odpalnym ulcie też bardzo dużo robi. Jesteście chętni na nią? 15 sekund. Zaraz nie będziemy mieli inhibitora, panowie. Dobra, ładnie. A, B. Magic Ress. Masz ulta, to jebaj kopię, wiesz. No w sumie. No tak. Jebaj chłopie. WW. Będę ultował tą. O kurwa. Jak ona ma tarczę? Nie, ta tarcza jest przejebana. Nie mówiłem, że ty musisz tym kurwa manfightem iść pod AP, bo ty gówno robisz. Po co nam dwóch tanków jest nam? WW sam z siebie robi damage. A ty nic nie robisz, ty tylko możesz to ultować i to jest właśnie useless wtedy. No nie wiem. No właśnie ja ci powiem, że tak, no kurde. Zobacz, ty masz praktycznie na wszystkim przeliczniki pod AP. Uderzenie w ziemię pod AP, kurde, ult pod AP, Q pod AP. Wszystko masz pod AP. Dalej. O Jezu, Gida, nie! 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 Fuck! Nie! Nie! Kurde! So close! Gida! Olej go! Albo dobra. Chuja no! Kurde! Ja pierdzielę, co tu się odwala. Dobra, idę w AP teraz trochę, jo? No się tak jeszcze nie, ale już coś tam planuję. Cofnij, o Jezu. Możemy to wygrać, Moher, tylko się skup, nie denerwuj. No jak tu się nie denerwować? Par! Prawie dobrze. Ile? Aha, 800 złota. No. Oto dziewka. Mam ulta za 10 sekund. Ja mam już teraz. Jak zultuję coś, to możesz ultować. Weź nie te miniony szybko, tak raz. Dobra. Jakbyśmy coś spuszowali albo wygrali. Chodźmy na tą Riven. Zultisz ją. Dawaj, chodź! Nie miałeś zasięgu? Kurwa zasięgu, no. Szkoda. Ale to nic, może się uda jeszcze ją ten dorwać. Nie, za szybka, dobra. Bo tam już są inni. Zostaw, uciekaj! No Heimer! Okej, nie spodziewałem się tego. Ja kurwa nie miałem Czemu? Dobra. Mamy sobie lezonie, kurwa, w procie używanie, no fajnie. Ja kurwa wciskam tego ulta, nic się nie dzieje, bo on kurwa ma ten. Masz ulta, dawaj go. Dobra, na Gidę teraz uwaga, bo będzie na mnie polowała. Weź wieżyczki. Siedem sekund, 6, 5. Do czego? Do Gorillem. Okej, ona już wstała. Ja spróbuję wziąć altarę, a ty tam spróbuj ich przytrzymać, tylko nie padnij. No, powiem ci, że ciężko.
No widzę właśnie. Nie wezmę altary. Nie wezmę, uciekamy. Weź heala. Czekaj. Kurde, no. Nie weźmiemy ich. Kurde. Riven bija w tym momencie. Ale to jest dobra gra, jest długa, możemy to jeszcze wygrać. Kurczę, ta ich przewaga w altarach jest okropna. Praktycznie cały czas mają 3. Cholera. 10 sekund. Nie wkurwię mnie. Byśmy mieli coś takiego, że kurde, jeden lutuje, drugi lutuje, ja dokańczam, to by to jakoś inaczej wyglądało. Malphite sobie zlutuje i oni opadają na ziemi i mają tyle samo HP praktycznie, tyle co ich odbił. Przerobi to kapapeć. Za 10 sekund jak wstaniesz, to ich ultuje i ten, i może coś tylko uda nam się tak, żebym miał zasięg, okej? Okay? Dobrze, myślałem, że trochę większy ma zasięg ten ulti Yasuo. Kiedyś miał chyba większy. Nerfy. Dobra. I 3, 2, 1. Czekam. No ja już jestem. Mam. Jakim cudem? Zacięło się coś. Dzięki. No. Bez kitu. Nie mam pojęcia czemu tak. Dobra, no po prostu wiem, że jak już kurwa tam coś robi, to będę to robił sam. Ojejku, daj spokój. No kurde, no chłopie. No, no trudno, po prostu byli lepsi. Moim zdaniem oni byli lepsi. No, lamiliśmy, bo... teraz to normalnie, kurde, zamknąć. Zaraz by nam się inhibitor odrodził. My byśmy ich unicestwili na jakieś 30 sekund, kurde, to spokojnie byśmy im inhibitor ściągnęli na topie. Nie przed chwilą nam zniszczyliby. Ale dlaczego, kurde, zawsze w kluczowych momentach jest... Zacięło się. Nie, dobra. To się nazywa zaspałem. Ty jesteś w Polsce, kurde, ja wiem, że jak ktoś powie, że miał lagi, to znaczy, że po prostu chujowo gra, no. Jak się coś zacięło, to zapomniał użyć ulta, no. Okej, dobra, następna gra będzie lepsza, okej? Okay? No. Dobra, dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do kolejnych odcinków, ze mną był Kira. Hejo. I Moher. Polemizuję, miałem być pierwszy. Dobra, na razie, pozdrawiam.